Wiele osób podczas rozmowy o pracę ma zagwozdkę, jak odpowiedzieć na pytanie rekrutera dotyczące wad. Z jednej strony nie wypada mówić o swoich wadach, bo może to znacząco zniechęcić potencjalnych pracodawców. Z drugiej jednak, jeśli będziemy coś ukrywać bądź zuchwale powiemy, że nie mamy żadnych wad, to rekruter pomyśli, że jesteśmy nieszczerzy. A co gdyby wykorzystać tak zwane wadozalety? Jest bowiem pewna grupa wad, które mogą okazać się potężnymi zaletami, jeśli tylko odpowiednio je wykorzystamy. Jeśli interesuje Cię temat wykorzystywania porażek na swoją korzyść, to wpadnij na niewiem.pl po swój egzemplarz e-booka i przy okazji zerknij na pozostałe tytuły. 1. Nadmierna gadatliwość. Pewnie znasz osoby, którym buzia się nie zamyka. Mogą być one męczące w towarzystwie i nie wzbudzać zaufania. W końcu zawsze jest obawa, że taki gadatliwy człowiek coś komuś, mówiąc kolokwialnie, wypapla, a informacja ta niekoniecznie powinna ujrzeć światło dzienne. Nadmierna gadatliwość wbrew pozorom ma swoje zalety i potrafi otworzyć w życiu wiele drzwi. Pomyśl o wszystkich ludziach, którzy profesjonalnie zajmują się wystąpieniami publicznymi na żywo. Ich głównym zadaniem jest mówienie. Oczywiście nie wystarczy po prostu wyrzucać z siebie przypadkowe słowa. Ważna jest również błyskotliwość i trafność wypowiedzi, a także szeroka wiedza na tematy, które się porusza. Te jednak da się wypracować, chociażby czytając książki i zapoznając się z innymi dziełami kultury. Sama lekkość w mówieniu nie jest jednak czymś łatwym do wypracowania. Dlatego ktoś, kto ma ją naturalnie, może zbudować na tym olbrzymi kapitał. Może zostać mówcą, konferansjerem, prowadzącym programy telewizyjne czy komentatorem. Spójrzmy na kilka postaci, które na gadatliwości zbudowały swoją karierę. Tomasz Kamel, Marcin Prokop, Szymon Hołownia czy Kuba Wojewódzki. Pomijając kontrowersje związane z tymi postaciami, nie można odmówić im jednego. Świetnie operują językiem i niemal zawsze wiedzą, co powiedzieć, a jakiekolwiek wpadki w programach live zdarzają im się stosunkowo rzadko. 2. Bycie bezczelnym i aroganckim. W przypadku tych cech jest bardzo cienka granica, której nie należy przekraczać, bo ktoś zwyczajnie uzna nas za człowieka pozbawionego kultury. Są jednak sytuacje, w których cechy te mogą się przydać. Bycie bezczelnym i aroganckim niewątpliwie da się wykorzystać podczas walki o swoje. Przykładowo, jeśli ktoś próbuje tobą manipulować dla własnych korzyści lub zachowuje się toksycznie, wtedy stanowcza, pewna siebie postawa może być jedynym słusznym wyjściem, aby nie dać sobie wejść na głowę. Ryzyko jest natomiast takie, że będąc bezczelnym na co dzień, w zwykłych i przyjaznych sytuacjach, możemy łatwo ranić innych ludzi. Dlatego należy uważać, kiedy te cechy powinny się uwidocznić. Ponownie, warto tu przytoczyć postać Kuby Wojewódzkiego, który w swoich programach niejednokrotnie zachowuje się arogancko i bezczelnie. Jedni go za to uwielbiają i cenią sobie jego bezpardonowy sposób bycia, inni natomiast go za to krytykują. Wniosek jest zatem taki, że bycie bezczelnym i aroganckim w niektórych sytuacjach może być zaletą, byle tego nie nadużywać. 3. Introwertyzm. Bycie introwertykiem dla wielu osób jest przekleństwem. Brak odwagi na nowe znajomości, samotność i często towarzyszące temu poczucie braku sensu. Odpowiednio wykorzystany introwertyzm może stać się zalążkiem ogromnego sukcesu. Ludzie, którzy czerpią energię z przebywania wyłącznie we własnym towarzystwie, często są skupieni na swoich celach i realizacji zadań. Nie mają rozpraszaczy w postaci imprez czy szeregu powiadomień z portali społecznościowych. Mogą za to w pełni poświęcać się swojemu celowi i osiągnąć w tej dziedzinie sukces. Jako przykład warto przytoczyć postać Warrena Buffetta, jednego z najlepszych inwestorów historii, który według danych Forbesa za 2022 rok ma majątek o wartości ponad 100 miliardów dolarów. Zaczął inwestować w bardzo młodym wieku i robi to po dziś dzień, a przypomnijmy, że ma już ponad 90 lat. W jednej z publikacji na temat Buffetta padło stwierdzenie, że czyta on 5 do 6 godzin dziennie i traktuje to jako element swojej pracy. Nie ma zatem wątpliwości, że jego introwertyzm przyczynił się do jego sukcesu. 4. Bycie nerdem lub geekiem. Nerd i geek to słowa opisujące osobę nadmiernie zafascynowaną jakąś dziedziną. Mają one obraźliwy charakter,
A ludzie określani tym mianem często uważani są za kogoś zupełnie oderwanego od rzeczywistości. Kogoś, kto żyje we własnym, wyimaginowanym świecie i wszystkie zjawiska oraz doświadczenia postrzega przez pryzmat swojej pasji. Co ciekawe, nerdowie są zazwyczaj genialnymi ekspertami w swojej dziedzinie i wręcz obsesyjnie chłoną wiedzę z tego zakresu. I chociaż nie spotykają społecznej akceptacji, to mają potężny kapitał właśnie w postaci swojej pasji oraz wiedzy. Mogą to przekuwać w biznes, przykładowo sprzedając tę wiedzę, albo produkty i usługi związane z ich niszą. Na ekranie widzisz właśnie zdjęcie, które często wykorzystywane jest do memów szydzących z informatyków. Powstało ono w 1997 roku podczas letniego obozu związanego z olimpiadą matematyczną. I o ile memy oparte na tym zdjęciu same w sobie są nawet zabawne i rozpoznawalne, o tyle postacie na nim widoczne już niekoniecznie. A okazuje się, że trójka z nich zrobiła międzynarodową karierę naukową. Piotr Przytycki, trzeci od lewej, ma bogaty dorobek naukowy i jest obecnie cenionym wykładowcą matematyki i statystyki na Uniwersytecie McGill w Montrealu. Marcin Petrykowski, pierwszy od prawej, jest programistą o międzynarodowej renomie, który w latach 2013-2017 był analitykiem w amerykańskiej firmie Intergraph. Jednak najbardziej znaną postacią wydaje się być Tomasz Czajka. Na zdjęciu gentleman bez okularów. Obecnie pracuje w SpaceX i miał swój udział w wystrzeleniu w kosmos rakiety Falcon Heavy w 2018 roku. Jak więc widzisz, bycie nerdem lub geekiem, pomimo negatywnych skojarzeń z tymi słowami, może przerodzić się w piękną karierę, która popchnie świat do przodu. 5. Nadwrażliwość emocjonalna. Nadwrażliwość emocjonalna to błędny odczyt emocji, postrzeganie ich jako bardziej intensywne niż są w rzeczywistości. W wielu przypadkach jest to utrudnieniem w codziennym funkcjonowaniu, ponieważ osoby nadwrażliwe łatwo się angażują emocjonalnie, ale jednocześnie doznają większych rozczarowań i potrzebują więcej czasu na regenerację swoich emocji. Jakie są więc zalety? Ktoś nadwrażliwy emocjonalnie ma w sobie zazwyczaj sporą dozę empatii, jest w stanie łatwo odczytywać nawet subtelne emocje i zmiany zachowania u innych. Nadwrażliwość może być korzystna w zawodach, które wymagają empatii i zrozumienia perspektywy pacjenta. Kolejnym pozytywem nadwrażliwości emocjonalnej jest fakt, że można ją wykorzystywać w twórczości i sztuce. Dla przykładu, wyobraźmy sobie pisarza pozbawionego wrażliwości. Kreowanie jakichkolwiek postaci powieści byłoby niemożliwe bez odpowiedniego zarysowania ich osobowości, wczucia się niejako w ich emocje i ich opisania. Ktoś pozbawiony wrażliwości może znacząco spłycić wykreowaną przez siebie postać, pozbawiając ją pewnych subtelności i niejako hamując ją emocjonalnie. Jeśli jednak autor ma tę wrażliwość, to jego postacie i konteksty, które tworzy, będą bardziej rozbudowane i precyzyjne, dzięki czemu całe dzieło zyska na jakości. Podobnie jest w przypadku tworzenia muzyki czy malowania obrazów. Tak naprawdę wszelkie dzieła kultury muszą rezonować z odbiorcami, co wymaga trafnego ujmowania i interpretowania emocji za pośrednictwem różnych form przekazu. 6. Brak cierpliwości. Osoby niecierpliwe mogą być postrzegane jako irytujące i zaburzające rytm funkcjonowania innych ludzi. Często mają skłonność do impulsywnego i nieprzemyślanego działania, co może przynosić niekorzystne efekty. Z drugiej strony jednak, brak cierpliwości pozwala szybciej domykać niektóre projekty, przyspieszając tym samym realizację zadań. Podobnie w perspektywie długoterminowej, jeśli niecierpliwy człowiek założy sobie jakieś cele, przykładowo, że chce podwoić swoje zarobki, to jest szansa, że jego determinacja pozwoli mu znacznie szybciej to osiągnąć. 7. Perfekcjonizm. Cecha powszechnie uważana za coś uciążliwego. W końcu masę czasu i energii trzeba poświęcać na dopieszczanie elementów, które są już dostatecznie dobre. Wiele zawodów wymaga jednak sporej dokładności i precyzji, dlatego też perfekcjoniści powinni się w nich świetnie odnaleźć. Przykładem może być chociażby detailing samochodowy, czyli doprowadzanie używanych aut do stanu wizualnego jak przy wyjeździe z fabryki, albo rekonstrukcja dzieł sztuki, czy zegar mistrzostwo. Perfekcjonista, pomimo tego, że codzienne życie może być dla niego uciążliwe, ma przewagę nad innymi ludźmi właśnie w takich sferach.
Podsumowanie odcinka. To, czy jakaś cecha jest wadą czy zaletą, bardzo często zależy od kontekstu i umiejętności wykorzystania jej na swoją korzyść. Dlatego, jeśli czujesz, że masz jakieś cechy, które powszechnie mogą być uznawane za wady, to zastanów się, jak je wykorzystać. To, że coś w opinii innych ludzi jest niekorzystne, nie oznacza, że nie da się na tym zbudować jakiegoś cennego kapitału. Jeśli lubisz spędzać czas z moim głosem, to wpadnij na niewiem.pl po swój egzemplarz audiobooka. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.